Zielone światło dla zmian, bo pora wprowadzić nowe przepisy. Śmieci – nasza sprawa. To hasło kampanii informacyjnej dotyczącej nowych zasad gospodarki odpadami, jaką prowadzi Górnośląski Związek Metropolitarny. Czasu pozostało niewiele, bo nowe przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2013 roku i dotyczyć będą nas wszystkich. Zmiany te wymusza ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. To rewolucyjne rozwiązania, które obowiązują już w niemal wszystkich krajach europejskich. Do tej pory o zagospodarowaniu odpadów decydowały firmy je odbierające. Od lipca śmieci to obowiązek gminy. A jakie są nasze obowiązki? O tym właśnie w tym programie. Dzień dobry, nazywam się Szymon Kułakowski, na co dzień pracuję w Fundacji Ekologicznej Arka. I w tym programie będę starał się Was przekonać, że bycie eko jest na czasie, jest trendy, a nowe przepisy po prostu konieczne i nie takie straszne. Nieprzypadkowo dziś patrzymy na miasto z góry. W tym odcinku przyjrzymy się kominom, a raczej temu, co się z nich wydobywa. I muszę powiedzieć, czarno to widzę. Pamiętaj, palenie śmieci jest niezgodne z prawem i bardzo szkodliwe. Toksyny zanieczyszczają powietrze, ale również glebę, a tym samym warzywa i owoce. Niszczą wody gruntowe, czyli niemal wszystko, co jemy. Powodują alergie, choroby układu oddechowego i nowotwory. Paląc śmieci, do środowiska dostają się dioksyny i wszystkie te pochodne dziadostwa, za przeproszeniem, które są zawarte, wszystkie pierwiastki w tych petach, w kartonach różnego rodzaju, w sklejkach, które spalamy, w butach, w dętkach, w oponach i we wszystkim innym, co nam tylko do głowy przyjdzie, a zdąży się zmieścić w piecu. Zanieczyszczenia te najbardziej szkodliwe są dla dzieci, zgodnie z hasłem. Kochasz dzieci, nie pal śmieci! Kochasz dzieci, nie pal śmieci! Kochasz dzieci, nie pal śmieci! Jestem śmieciowym dymem! Ciągnie się za mną smoła! Śmierdzę i jest mnie wszędzie pełno! Hej ho! Hej ho! Nie radzę za mną! Hej ho! Jak to się nie dacie w to wrobić? Przecież każdy wie, że palenie śmieci to najlepszy sposób, żeby się ich pozbyć! Segreguj śmieci! Niech cię oświeci! Segreguj śmieci! Niech cię oświeci! Kto by chciał segregować? Lepiej chorować! Kochasz dzieci! Nie pal śmieci! Kochasz dzieci! Nie pal śmieci! Mamy wszyscy nadzieję, którzy robiliśmy tą scenkę, że ludzie przestają palić te śmieci, bo to jest bardzo groźne. A gdy tak będziemy pomagać, to będzie nam się lżej żyło. Dzięki temu, że dzisiaj rozdaliśmy ulotki, to więcej ludzi będzie wiedziało, że trzeba być ekologicznym. O tym trzeba mówić głośno, ale niestety, choć robi się to od lat, to wciąż nie brakuje amatorów takich właśnie rozwiązań. A przecież to w aglomeracji śląskiej jesteśmy najbardziej narażani na tego typu zanieczyszczenia powietrza. Wiadomo to nie od dziś. Aglomeracja katowicka z trudem przepuszcza przez swe ulice i miasta blisko 4 miliony ludzi, oddycha ciężko, zieleni się marnie, zapada na różne dolegliwości. Bądźmy jednak realistami. Nie mamy takiej ilości pieniędzy, szczególnie teraz, aby natychmiast, zaraz i szybko wyeliminować zagrożenia w takim stopniu, w jakim by to było konieczne. Po prostu są potrzebne ogromne sumy pieniędzy. Zresztą w ogóle ochrona środowiska na świecie kosztuje bardzo drogo. Tak było 30 lat temu. Zmieniły się czasy, są nowe rozwiązania. Dziś osoby czuwające nad naszym bezpieczeństwem mają nową broń w ręku i nowe argumenty. Trwają kampanie społeczne informujące o zagrożeniach. Świadomość może ludzie mają, tylko mentalność człowieku jeszcze jest bardzo głęboko zakorzeniona, że jeszcze jest takie ciche przyzwolenie, jak spalę, nikt nie zauważy, to mi się upiecze. Jest szansa, że i to się zmieni.
za sprawą ustawy, która już dziś nazywana jest śmieciową rewolucją. W myśl jej przepisów palenie śmieci po prostu nie będzie się opłacać. Ma się polepszyć przede wszystkim odprowadzanie śmieci od mieszkań, od budynków, od wspólnot mieszkaniowych, bo jeżeli dostępność tych wszystkich koszy, tych wszystkich miejsc, do których to będziemy mogli odprowadzać, będzie na tyle dostępna i na tyle bliska, że ludzie podejmą ten trud i podejdą parę kroków i to wyrzucą, w tym momencie tak. Natomiast jeżeli dalej wygra to lenistwo i lepiej będzie to włożyć do pieca, no to dalej będziemy oddychać tym, czym oddychamy, albo będzie nawet jeszcze gorzej. Jest jeszcze wiele pytań do zadania, wiele wątpliwości do rozwiania. Trzeba dowiadywać się więcej o zmianach, bo po prostu są konieczne. Jak przepisy zrewolucjonizują nasze kosze? Jak oszczędzać środowisko i pieniądze? Czy to się opłaca? Sprawdzimy na przykładzie tej rodziny. Darek, Ania, Ada, Kamil, Weronika, Igor, Agata, Daniela. Ich zastaliśmy w domu, a to nie wszyscy, bo ta wyjątkowa rodzina liczy 11 osób. 9 to dzieci. To tu uczą się tego, z czym pójdą w świat. Wychowanie dziecka to jest nauczenie go pewnych zasad. No, świat jest taki, że niby jesteśmy wolni, ale ograniczeni. Więc oni też muszą wiedzieć, że coś jest za coś. Jeżeli chcemy oszczędzić na czymś, to musimy wykonywać pewne czynności. Na co dzień razem budują swój świat, jak tu, dosłownie, ale również w przenośni. O ekologii wiedzą sporo, choć to, ile śmieci produkują, jest tu raczej rzeczą względną. No mało, że śmieci produkuje. Według mnie mało, jak na... Ja jako jedna osoba produkuję mało śmieci, ale gdy się zbierze więcej osób, to na pewno ich jest więcej. I tak co miesiąc wyjeżdżają stąd 2 kontenery śmieci, 1 po segregacji. Co zmieni się od 1 lipca tego roku? Niezależnie od tego, jaką wytworzymy ilość odpadów komunalnych, taką ilość odpadów jest zobowiązana zagospodarować gmina. Za tą opłatę, którą miesięcznie będziemy ponosić. Już wiemy, od 1 lipca to gmina zarządzać będzie naszymi odpadami. Teraz robiły to różne firmy. Konieczne jest wypowiedzenie umowy z jednostką, która do tej pory odbierała od nas odpady. Taki okres wypowiedzenia to nawet 3 miesiące. Co może się stać, jeśli tego nie zrobimy? Istnieje taka obawa, że podwójnie państwo zapłacą za gospodarowanie odpadami. Zapłacą państwo opłatę tą, o której mowa w uchwale Rady Gminy oraz tą, która wynika z umowy z przedsiębiorstwem. A to co to jest? A plastika idzie. Do żółtego woreczka. Gdzie jest żółty woreczek? Wróćmy do naszych bohaterów. Nauczeni dobrych praktyk, teraz muszą nauczyć się nowych przepisów. Co już słyszeli? Już jest wszystko zrobione, to piąteczka. Na razie tyle wiemy, że będziemy płacić od osoby. Jak to dokładnie będzie rozliczane, to jeszcze czekamy, dlatego że jest teraz ogłoszone hasło, że mamy składać jakieś deklaracje. Przede wszystkim deklaracje służą do tego, żeby wypełnić dane osobowe w tej deklaracji i określić, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość. Powtarzam, zamieszkuje, a nie jest zameldowanych, bo to jest kluczowe dla tej ustawy, że określamy liczbę osób faktycznie zamieszkujących w danym mieszkaniu. Rozliczać się w całym kraju można na 4 sposoby. Zgodnie z ustawą stawka zależna może być od gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni mieszkalnej czy wielkości zużycia wody w danej nieruchomości. Wybór sposobu rozliczenia narzuca gmina, w której mieszkamy. Ważna informacja jest taka, że w większości miast metropolii obowiązywać będzie stawka naliczana od liczby zamieszkujących gospodarstwo. Rozliczenie od głowy, czyli od jednego mieszkańca, oznacza tyle, że stawkę, która została ustalona w gminach, czyli w przypadku Jaworzna 11 zł za selektywną zbiórkę odpadów, 14, jeżeli ktoś się nie decyduje na selektywną zbiórkę, to te stawki mnożymy razy ilość osób, które zamieszkują w danej nieruchomości. Zmienią się również ceny, bo zmieni się cały system gospodarki odpadami, a to kosztuje. I tak na przykład w Jaworznie dziś stawka podstawowa wynosi nieco ponad 8 zł, a składają się na nią kolejne koszty.
składowanie odpadów zmieszanych około 5,60 zł. Ich odbiór i transport – złoty 61 groszy. Odbiór i transport odpadów selektywnie zebranych – 32 grosze, wielkogabaretowych zaś 11 groszy. Marża przedsiębiorstwa odbierającego odpady – 63 grosze na osobę. Tak więc najogólniej mówiąc, do tej pory płaciliśmy tylko za wywóz naszych odpadów. Teraz również za ich recykling. A to znaczy, że do dotychczasowej ceny dojdą jeszcze kolejne opłaty. Przetworzenie i odzysk zmieszanych odpadów – złoty 59 groszy. Odbiór i transport odpadów ulegających biodegradacji – 32 grosze. A także ich zagospodarowanie – 30 groszy. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – kolejne 30 groszy. Koszt obsługi administracyjnej – 22 grosze. I opłaty, m.in. za brak odpowiednich poziomów recyklingu oraz niedotrzymania poziomu ograniczania składowania odpadów ulegających biodegradacji – 3 zł na osobę. Obie te kwoty składają się na stawkę za odbiór śmieci niesegregowanych, która w Jaworznie wynosi właśnie 14 zł. Ci, którzy zdecydują się na segregację, będą płacić mniej, w tym przypadku o 3 zł na osobę. W różnych miastach województwa śląskiego różnica wynosi nawet 10 zł na jednego członka rodziny. To jest całkowicie nowa opłata z nowymi składnikami i dlatego ona jest wyższa. Natomiast nie będzie wyższa dla wszystkich. W przypadku Jaworzna, dla domów jednorodzinnych, ta stawka może być mniejsza. Jeżeli ktoś zdecyduje się na selektywną zbiórkę odpadów, to na przykład dla trzyosobowej rodziny, która w tej chwili za kubeł 120-litrowy płaci około 35 zł za miesiąc, ta stawka w Jaworznie będzie o 2 zł mniejsza, a co więcej, ta rodzina będzie mogła liczyć na kubeł dwa razy większy, czyli 240-litrowy. Właśnie, bo segregując płacisz mniej. Osoby niedbające o środowisko w nowym systemie będą karane dodatkową opłatą, czyli będą płacić więcej. Różnica na jednym członku rodziny może wynosić nawet 10 zł. Segregacja się opłaca. Wiadomo to nie od dziś. Przedsiębiorczy i spostrzegawczy dżentelmen ze Stanów Zjednoczonych, 27-letni Jack Lipas, w ciągu 5 lat zbierania papieru z odpadów został prawdziwym bogaczem. Dziś posiada 150 firm skupujących papier odpadowy, który przetwarzany jest na serwetki, pieluszki i ręczniki. Witajcie w naszym kąciku recyklingowym. Już niedługo 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Każdy wie, jak trudno jest wybrać coś pięknego ukochanej, ale każda ukochana doceni to, jeżeli włożymy w to własną pracę. Pokażę Wam, jak zrobić korale z makulatury. Banalnie proste. Do tego będzie nam potrzebny blender, oczywiście makulatura, pojemnik, żeby ją namoczyć, trochę wody, mąka ziemniaczana, naklej, no i jakieś kolory, żeby to wyglądało. Musimy przygotować makulaturę. Będziemy ją moczyć, ale żeby się namoczyła, wcześniej musimy ją porwać. Ta makulatura moczyła się pół godziny. Ważne jest, żeby zalać ją ciepłą wodą. Ona jest już gotowa do tego, żeby ją zmiksować. Zaraz Wam pokażę, to jest banalnie proste. Zwykły blender. Da sobie na pewno radę. A teraz zrobimy klej. Klej będzie naturalny. Wykorzystamy do tego mąkę ziemniaczaną. Żeby nie marnować wody, to ja wycisnę z tej masy troszeczkę. Dosypię mąki. I teraz mieszam. Masę dodajemy do kleju. Musimy ją trochę roztaplać. Nasza masa już jest gotowa do tego, żebyśmy mogli zacząć kulać nasze koraliki. Nie martwimy się zupełnie tym, żeby miały taki sam wymiar. Bo wiadomo, to jest handmade. Tak przygotowane kuleczki będą musiały się suszyć około dnia. Mam złoty spray. I teraz delikatnie zabarwię je na złoto. Moje korale są już gotowe. Piękna złota recyklingowa kolia. A wszystkim paniom, a szczególnie mojej Kasi, składam życzenia z okazji Dnia Kobiet. Podsumujmy. Warto przyjrzeć się swoim śmieciom, szczególnie przed 1 lipca. Co nam grozi, jeśli nie dostosujemy się do nowych przepisów? Jakie będą konsekwencje? Gdzie szukać informacji na temat zmian? O tym w kolejnym programie. Dziś to wszystko. Mam nadzieję, że z kolejnym odcinkiem ustawa jest dla Państwa bardziej przyjazna. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na jej temat, to zapraszamy na kolejny odcinek za miesiąc. Do widzenia!